najtoniejsze miejsce w Polsce, a nie najdroższe w kraju. Ja rozumiem, że są tacy, którzy cały czas to powtarzają. Na przykład za odprowadzenie ścieków na mieście ścieny 4, na przykład 70, a pan chce pięciokrotnie więcej. To z czego my się mamy utrzymać? Ale to trzeba realnie spojrzeć. Jeżeli nasz dochód roczny zysku jest 1 800 000 czy do 3 milionów, a my mamy za ścieki płacić skrzynżyc za tą kwotę, z czego? To pan chce, to pan powie od razu nam, zamykamy, bo coś planujemy robić. Tu jest 300 ludzi. To jest 300, panie prezydencie, to jest 300 ludzi. Zachęć 700 ludzi, pozbyliście się. Zakłady chemiczne. Zachęć kiedyś Bydgoszcz tętnił życiem. A dzisiaj co pan proponuje? Same tylko banki, nic więcej, a żadnych przemysłowych zakładów. Spółka Zachęć, zarządzana przez Skarb Państwa. Druga spółka, Nitrochem, zarządzana przez Skarb Państwa. To Zachęć prowadził całe to zamieszanie. Zgadzimy się? To my mamy ponoć ale chwileczkę, zgadzamy się? Jednym i drugim właścicielem jest w dużej części zarządza Skarb Państwa. W związku z tym miasto, jeszcze raz mówię, ja nic nie chcę więcej. Ja po prostu mam. Jesteśmy jednym z 5 udziałowców spółki wodnej Kapuściska, która funkcjonuje dla mieszkańców i dla przemysłu. Jeżeli przemysł będzie płacił mniej, muszą zapłacić więcej mieszkańcy. To jest proste. Ale to się inaczej nie da. Nieprawda, i tak mieszkańcy płacą więcej i będą płacić więcej, bo już stawki są naliczane. Czemu pan bzety nam tu opowiada? Bo już zostali. Już stawki sobie będą większe. No zostają. I zostają. I panie prezydencie, niech pan powie prawdę. Będą. I ludzie będą płacić. Tylko, że jeżeli pan pozbawi te 300 ludzi pracy, to nie będą płacić za mieszkania, za wody i kto pokryje te koszty? Spotkałem się, jeszcze raz mówię, z panem prezesem. Zagwarantowałem mu, jeżeli zakwestionuję prawidłowość kalkulacji, siadamy i szukamy lepszego rozwiązania. Może ja. Mamy taką propozycję, żeby na najbliższej Radzie Miasta zrobić konsultację. Prezes Ptaszycki i prezes Enwiku. Niech każdy przedstawi swoje racje w obecności całej Rady Miasta. I wtedy zobaczymy, kto ma rację i kto te ceny ustala. Czy na jakiej podstawie. I to będzie dla mieszkańców Bydgoszczy najbardziej odpowiednią formą dialogu między urzędem i mieszkańcami. Jeżeli pan taką propozycję przyjmie, my to przekażemy. Ja oczywiście przyjmę. No to bo ja naprawdę w tej sprawie nie mam nic do ukrycia. Ale proszę nas zrozumieć, panie. Ale ja państwa rozumiem. Ja państwa rozumiem. To pomóc nam, proszę, żeby ta firma się utrzymała. Tylko proszę mi powiedzieć, jedyną formą pomocy, tłumaczę, jedyną formą pomocy jest płacenie przez mieszkańców za przemysł. Nie ma innej. No nie ma. Innej. Ale nie można obniżyć po prostu zysków. Ale nie ma, tam nie ma zysku. Nie ma. Prezes Dziewiecki miał przedłożyć kalkulację na minimalnym zysku. Minimalnym. I co 70 milionów, to jest minimalny zysk pana. To znaczy, niech pan nie mówi tutaj nieprawdy, bardzo proszę. Tak? Więc jak najbardziej ten wniosek o to, żeby wszystkie te argumenty znalazły się przed radnymi, jak najbardziej jestem za. Proponujemy najbliższą sesję. Sesję ze spotkaniami bardzo. Nie wiem, czy to musi być sesja, ale zrobię. Ale jakie spotkanie? Ale chwileczkę, zrobię takie spotkanie, gdzie i państwo będziecie mogli przyjść, przyjdzie nie trochę, przyjdą wszyscy wspólnicy. Jak najbardziej w przyszłym tygodniu to zrobimy.